ostatnim czasie. Spotykamy się z Wigramy, to już jest czwarty mecz za mojej kadencji w Jastrzębiu. I jechaliśmy tutaj z ogromnymi nadziejami, że w końcu uda nam się zwyciężyć. Jesteśmy, myślę, w dobrej dyspozycji w tej końcówce sezonu. Zapewniam, że stać nas na lepszą grę niż to, co pokazaliśmy przy stanie 2-0, bo tutaj wkradła się w naszą grę naprawdę, myślę, przede wszystkim jakaś olbrzymia nonszalancja i zbyt duża pewność siebie, że ten mecz się już skończył. Wigry w tym momencie poczuli wiatr w plecy, strzelając bramkę na 2-1 i naprawdę możemy mówić o ogromnym szczęściu, że nie padła bramka na 2-2, bo z meczu, który wydawało się, że mamy spokojnie pod kontrolą, który powinniśmy, myślę, doprowadzić sobie bez nerwów do końca, zrobiłaby się ogromna nerwówka. Strzeliliśmy bramkę, na koniec wracamy, ta daleka droga, która przed nami na pewno nam szybciej zleci. Dziękuję. Przede wszystkim chcę pogratulować trenerowi i drużynie Jastrzębia zwycięstwa. Dla nas był to bardzo ciężki mecz. Moim zdaniem pierwszej połowie to nam brakowało takiej odwagi co do grania z piłką, ale ogólnie to sami sobie narobiliśmy problemów z kartkami i jedyny plus, gdzie chcę pokreślić, że chłopaki drugiej połowie podjęli walkę przy 2-0, strzeliliśmy bramkę. Już trener tu też mówił, że mieliśmy 100% tą, która jakby się udało ją strzelić, to nie wiadomo, jak ten mecz by się skończył, no ale niestety przegrano, także czeka nas następny mecz i musimy jak najszybciej te blendy wyeliminować, jak mówiłem już wcześniej, że w tym meczu to my sami sobie zrobiliśmy problem.